Prawo i Sprawiedliwość według zapowiedzi pana prezydenta otrzyma misję tworzenia rządu i oczywiście prowadzimy jakieś konsultacje dotyczące utworzenia potencjalnej większości. Oczywiście zdecyduje Sejm, zdecyduje głosowanie w Sejmie. I jest pan poseł pewien decyzji pana prezydenta w tej sprawie? To właśnie, że będzie taka, jak pan poseł przed chwilą zasugerował? Do tej pory wszystkie zapowiedzi pana prezydenta na to wskazywały, ale oczywiście to jest jego suwerenna decyzja, tak wynika z konstytucji. Czekamy w spokoju.